Dobra, kochanicy, witajcie, witajcie. Popołudnie 2 lipca 2020 rok. Jak widać, maszyny przygotowane. Ruszamy na wakacje. Prawdziwe wakacje. Długie wakacje. W Stanach długie wakacje to znaczy dłużej niż 4 dni. Także dłużej niż długi weekend. A my jedziemy na całe 10 dni w okolice tak zwanego Four Corners, czyli miejsca, gdzie spotykają się cztery stany amerykańskie, dokładnie przecinając się pod kątem prostym. W jednym punkcie można dostać, postawić nogę w czterech stanach równocześnie. Arizona, Utah, Colorado, Nowy Meksyk. W tamtą stronę powolutku ruszamy. Na razie kłopoty na drodze, straszny korek, jest długi weekend. Duża część Arizony jest zamknięta albo z powodu pożarów, albo z powodu koronawirusa. Jedyny kierunek, który jest jako tako dostępny, czyli autostrada I-17, 17 w kierunku Flagstaff. No i oczywiście sporo wypadków po drodze. No ale może jakoś damy radę. Ruszamy pomału. No jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Minęliśmy miejscowość Flagstaff. Przejechaliśmy przez góry Świętego Franciszka. Wyjechaliśmy na taką prerię, która się nazywa Antelope Hills, czyli wzgórza antylopy albo antylop. I mamy przed sobą piękną monsunową burzę, którą za chwilę pewnie jedziemy. Jak już wam pewnie kiedyś wspominałem, mniej więcej od połowy czerwca mamy w Arizonie czas monsunu, czyli kiedy mokre powietrze nadciąga nad Pacyfiku, spiętrze się nad tymi górami, które właśnie mijamy po lewej stronie, najwyższe góry w Arizonie, góry Świętego Franciszka. I jak się rozpręża po przejściu przez góry, to bardzo często tworzą się chmury, powietrze się oziębia, para się skrapla, no i padają deszcze. To za chwilę pewnie nas zleje. Przebiliśmy się przez burzę. Teraz mamy jeszcze tylko takie piękne, podświetlone słońce zachodzące chmury przed sobą. No i jeszcze kilkanaście mil drogą na północ w kierunku Page, a później skręcimy na wschód w
Tuba City, Caliente i Monument Valley, czyli Doliny Pomników, mówiąc po polsku. No cóż, proszę Państwa, zmrok zapada. Zostało nam jeszcze jakieś półtorej godziny drogi do kempingu u bram do Doliny Pomników. Także mam nadzieję, że jutro rano obudzimy się z pięknym widokiem na tą niezwykłą dolinę, a póki co, no to pchniemy przez czerwone tereny należące do Indian Navajo. No i do zobaczenia jutro. No to dzień dobry, mamy 3 lipca. Wczoraj przed północą dojechaliśmy do kempingu, który znajduje się dokładnie naprzeciwko słynnej Doliny Pomników, czyli Monument Valley. No i cóż, mamy poranek, pochmurne niebo jak widać, słońce wschodzi gdzieś tam za mną, idziemy obadać sprawę. Dolina Pomników, niektórzy wolą mówić Dolina Monumentów, czyli Monument Valley, jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów krajobrazowych w Stanach Zjednoczonych, znany chyba każdemu, kto przynajmniej oglądał jakiś amerykański film dziejący się na Dzikim Zachodzie. Mnóstwo westernów nakręcono tu też kawałek Foresta Gumpa, nakręcono też Thelmę i Louise, Powrót do przyszłości, trzecią część, wymieniam tylko te filmy, które pamiętam z głowy. No i prawie każdy, kto przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych, to chce tutaj też przyjechać. Myśmy tutaj byli kilka razy, ale muszę wam powiedzieć, że nie byłem tutaj już no naprawdę też dość długo, nie pamiętam nawet ile, ale kilka ładnych lat. Kiedyś nie było się tu za bardzo gdzie zatrzymać, bo nie było tu dobrego miejsca do kampingowania, do zatrzymania się, ale od ostatnich paru lat się sprawa zmieniła. No i mamy piękny kemping u samych wrót Doliny Pomników, na którym właśnie stoimy. Teraz patrzymy sobie na wschód, jak widać słoneczko schodzi zza chmur. No i mamy piękny widok. Tutaj troszkę w stronę południową, gdzie znajduje się główna część parku. No i na zachód. Także mamy tutaj do spędzenia trzy noce, czyli zostały jeszcze dwie, bo jedną już właśnie spędziliśmy. Ale będziemy korzystać z okazji. No muszę wam powiedzieć, że w takiej scenerii monsunowej to jeszcze tutaj nie byłem. To jeszcze sfilmuję nasze obozowisko. Jak widać mamy prawie centralne miejsce tutaj w środku kempingu. Na razie nie mamy sąsiadów z jednej strony. Nasze gospodarstwo jeszcze nie do końca rozwinięte, no bo wczoraj przyjechaliśmy późno, ale malutko mamy cały dzień, żeby się zagospodarować. No to mamy godzinkę 10 rano, dokonaliśmy tak zwanego zwiadu terenowego i wywiadu prasowego z panią lokalną na kempingu. Jak widać na załączonym obrazku, kemping jest prawie pusty, oczywiście z powodu zbrodniczego koronawirusa, a właściwie to z powodu nasilenia epidemii w stanie Arizona. Coraz więcej rzeczy nam się tutaj zamyka. Od jutra podobno jest zakaz opuszczenia miejsc zakwaterowania, przynajmniej na terenie tutaj rezerwatu Indian Navajo. No ale jeszcze udało nam się załatwić dzisiaj wycieczkę wieczorną z lokalnym przewodnikiem po Dolinie Pomników, a właściwie po części tej doliny. Tak zwana standardowa trasa, którą się tutaj przejeżdża wśród tych
skalnych monumentów jest zamknięta. Podobno pojedziemy jeszcze to sprawdzić. No ale nic nie szkodzi, jeszcze zdążymy się załapać na jakąś indiańską wycieczkę dzisiaj po południu. No a teraz wybieramy się na krótki spacer w otaczające górki. Zaraz będziemy się pakować i wyjeżdżać. Cóż, dużo rzeczy w te wakacje się dzieje dziwnych. Różne standardowe atrakcje są nieczynne albo niedostępne, ale trzeba to potraktować jako okoliczność sprzyjającą. Może będzie okazja, żeby zrobić rzeczy mniej standardowe. Że będziemy próbować, a póki co zbieramy się i zaraz wyjeżdżamy na pierwszą krótką wycieczkę po okolicy. No to urządzamy pierwszy spacerek dzisiaj w okolicach Monument Valley, Doliny Pomników. Zaraz naprzeciwko parku, który jest zamknięty, znajdują się takie oto skałki. Tu nie ma żadnego parku, jest po prostu kilka ścieżek w górkach, ale jest równie pięknie jak w parku. Zupełnie nie ma ludzi, wszystko jest pozamykane na głucho, także mamy praktycznie całą tą okolicę dla siebie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No. Ekipka sobie kroczy. Jak widać, zupełnie ładnie jest. Pogoda nam się w międzyczasie wyrobiła, chmury się trochę rozeszły, także miejmy nadzieję, że będzie ładne popołudnie. Idziemy dalej. Zdaje się, że weszliśmy w nieznane. O kurde, jakie nieznane. Patrzcie, patrzcie. Jakie mamy widoki. Idziemy dnem takiego strumyczka małego. Prowadzi tu taka ścieżka. Chyba kończy się taką dolinką. Zakończoną ostrymi skałami pnącymi się do samego nieba. Także dojdziemy pewnie jeszcze kawałeczek i się będziemy musieć wrócić. No ale bardzo pięknie jest. Cześć mama! No jak widać, idzie się różnymi miejscami. Szlak jest mało przejrzysty. No jakoś sobie radzimy. No fajnie chłodno, nie? No. Jakie piękne mamy echo! Ho! A nad nami niebo niebieskie. A ja sobie leżę na kamieniu. Spacerujemy sobie po okolicy, no i mamy piękną panoramkę, piękny widoczek na dolinę monumentów czy pomników, jak tam wolicie. Właśnie doszliśmy do kolejnego takiego punktu widoczkowego, znajdującego się dokładnie na północ od wjazdu Doliny Pomników. Także ładnie. Wrócimy na lunch do domu pewnie, no i zobaczymy co dalej.